Amen. Kochani, dzisiaj czytamy liturgii słowa podczas mszy świętej, 24 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, i Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów, a dzisiaj w szczególny sposób do nas, wołając: czuwajcie, bądźcie gotowi. Czuwanie, gotowość, znamy te słowa, znamy te wezwania. Jak je rozumieć? Pan Jezus dzisiaj daje dwa przykłady. Pierwszy przykład: uważajcie na złodziei, bo się włamują w chwili, gdy jesteście nieprzygotowani często. I drugi przykład, że właściciel, gospodarz wraca do domu, do swojej posiadłości o godzinie, której nie zna zarządca domu. Może nie mieli wtedy komórek i nie mógł uprzedzić. A więc Pan Jezus mówi: czuwajcie, bądźcie gotowi, spełnijcie wasze zadania, obowiązki, bo w chwili, której się nie domyślacie, przyjdzie Pan. O czym mówi Pan Jezus? O jakiej czujności, o jakiej gotowości? Mamy czekać na jakiś kataklizm? Dzisiaj dobrze wiemy, że przewidujemy kataklizmy. W te wakacje wielokrotnie otrzymywaliśmy pewno SMS-y z informacją o burzach, napałnicach, a więc człowiek dzisiaj przewiduje i kataklizmy. Pan Jezus mówi o śmierci może? Śmierć przychodzi tylko raz. A dobrze wiemy, że złodziej potrafi przychodzić wielokrotnie. A więc to może nie o tę chwilę chodzi. Chodzi o gotowość na przychodzenie Pana. Kiedy Pan przychodzi? Każdego dnia. Przychodzi do nas w liturgii słowa. Przemawia do nas, mówi. Przychodzi w Eucharystii. To jest ten chleb codzienny, o który prosimy. Eucharystia to mój chleb codzienny. To spotkanie z Panem. Bądźmy gotowi. Czuwajmy. Pan Jezus przychodzi, Bóg przychodzi do nas w drugim człowieku. Za chwilę przejdziemy do 25 rozdziału Ewangelii Mateusza i tam usłyszymy: byłem głodny, spragniony, nagi. Przyodzialiście mnie, nakarmiliście, ukochaliście mnie w drugim człowieku. Pan przychodzi w mojej codzienności. To jest coś bardzo ważnego i pięknego. O tym mówi dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian. Pierwsze wersety czytamy tego listu. Mówi o pewnej dynamice. Uświęceniu przez łaskę, ale i o powołaniu do świętości. Tak, zostaliśmy ogarnięci Bożą łaską, Bożą miłością, ale równocześnie jesteśmy zaproszeni, by wzrastać świętości, w powołaniu do świętości. A jak przypomina nam papież Franciszek w ostatniej adhortacji o powszechnym powołaniu do świętości, mówi, że tę świętość realizuje się w codzienności. Świętość w ciągu życia codziennego. A więc dzisiaj, u początku tego dnia, bądźmy gotowi, czuwajmy, bo Pan przychodzi. Bądźmy uważni na osoby, które spotykamy, na wydarzenia dnia dzisiejszego, byśmy nie przegapili tego wspaniałego spotkania z Jezusem, który przychodzi w różnych chwilach, w różnych wydarzeniach, w różnych sytuacjach naszego życia. Amen.